Wejdź na bieżnię, stając na bocznych panelach. Wciśnij przycisk Start i czekaj, aż pasek zacznie się ruszać, po czym ostrożnie zacznij na nim chodzić. Zmień kąt nachylenia na co najmniej 2% na początek, a następnie zwiększ prędkość na 4-5 km na godzinę. Pamiętaj również, by nie trzymać się rączek, ponieważ ułatwia to bardzo pracę i spalisz mniej kalorii. Ustaw opór łańcucha. Jedynka będzie najłatwiejsza, a dziesiątka najtrudniejsza. Usiądź na siedzeniu, po czym ureguluj ułożenie stóp tak, żeby pasek, który je trzyma, był na środku. Zaciągnij pasek, by stopy się nie ruszały, złap uchwyt i zacznij wiosłować. Ruch zaczynamy od odepchnięcia się nogami, jednocześnie przyciągając uchwyt rękoma do brzucha. Plecy prosto, łokcie blisko ciała, wiosłujemy płynnie i kontrolujemy oddech. Ustaw siedzenie na wysokości bioder, tak żeby przy pedałowaniu nogi nie prostowały się do końca w stawie kolanowym. Usiądź, zaciśnij paski przy stopach i zacznij pedałować. Naciśnij start. Następnie dostosuj opór za pomocą przycisku. Intensywność kontrolujesz, przyspieszając pedałowanie lub je zwalniając.